Cześć, ja się nazywam Daria Żebrowska-Fresenbet. Pracuję w IGO od 3 lat i zajmuję się głównie tutaj podatkami. I to jest taki mój konik i główny temat. Natomiast dzisiaj chciałabym Wam powiedzieć o. Cześć wszystkim. Chciałabym Wam powiedzieć o celach zrównoważonego rozwoju. Jeszcze może trochę o sobie. Ja skończyłam stosunki międzynarodowe i etiopistykę, bardzo lubię tę nazwę, na Uniwersytecie w Warszawie. I w NGO-sach trochę już pracuję. Byłam w Etiopii, mieszkałam w Etiopii, więc trochę problemy krajów globalnego południa przyswoiłam i no, można powiedzieć, że dobrze mi się tam żyje i rozumiem, tak mi się wydaje. Zobaczymy, porozmawiamy. Dobra, to dzisiaj porozmawiamy o celach zrównoważonego rozwoju. I te cele zrównoważonego rozwoju po angielsku nazywane są SDGs, Sustainable Development Goals. I chciałabym Was zapytać na początek, czy słyszeliście o milenijnych celach rozwoju i co Wam one mówią? Żebyście napisali coś na czacie. Moim ulubionym był ten o ubóstwie i prawach kobiet. Wszelkie cele, które miały być zrealizowane. No tak. Czy to te, których jest 17? Nie. Tak znane wytyczne dla państw, to było ich 8. Zgadza się, ale nie za wiele się udało niestety. Gabriela, kilka osób nie słyszało, dobrze. Okej, okay. To dzisiaj porozmawiamy o tym, czym są cele zrównoważonego rozwoju, bo co zostały stworzone i czy realne jest ich osiągnięcie i dlaczego są ważne. Dobrze, więc wróćmy na razie szybko do milenijnych celów rozwoju, bo to był taki baza do stworzenia celów zrównoważonego rozwoju. Więc milenijne cele rozwoju, jak sama nazwa wskazuje, zostały stworzone przez na forum ONZ w 2000 roku i miały zostać, tych celów było 8 i miały one zostać osiągnięte, jak piszecie, w 2015 roku. Dokładnie 8 celów skupiających się na eliminacji ubóstwa, głodu i chorób w krajach globalnego południa. Niektóre z nich udało się osiągnąć, innych no niestety nie. Jednym z takich, których się udało osiągnąć, to jest na przykład eliminacja ubóstwa, ale to jest też, tak, jest. Natomiast no, też o tym trochę opowiem. Nie udało ich się osiągnąć, tak powiem, na całym świecie. Zostały. Co jest super ważne w odróżnieniu, milenijne cele rozwoju były skupione na eliminacji ubóstwa, głodu i chorób w krajach globalnego południa. Natomiast, żeby osiągnąć te cele, potrzeba, jakby państw, kraje całego świata zrozumiały, że musi być globalna współpraca i że między innymi powodem, dla których nie udało się osiągnąć tych celów, było to, że kraje globalnego południa same nie są w stanie ich osiągnąć, że potrzebna jest do tego pomoc innych państw. Więc myślały i wymyśliły, że teraz stworzymy cele zrównoważonego rozwoju, czyli takiego rozwoju, który dotyczy całego globu, tak? Te zrównoważone cele rozwoju wychodzą dalej, dotyczą całego świata i tak jak powiedziałam, wymagają kompleksowego zaangażowania ze strony wszystkich krajów świata. To zostało ustalone przez, długo było wałkowane przez kraje na forum ONZ i kraje doszły do porozumienia w tej kwestii, że każdy kraj i każdy sektor powinien zadeklarować pomoc i powinien dać coś od siebie, zrealizować swój kawałek. Taki może, w którym się czuje najlepiej. I po długich, długich dyskusjach doszły do tego, że tych celów no, musi być trochę więcej w związku z tym, że mają one dotyczyć każdego sektora,
Jak również wiadomo, że no, mamy dotyczą całego globu, tak? Są kraje północy, to zależy to od klimatu, zależy to od położenia, czy to jest kraj nadmorski, czy śródlądowy i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Czy to jest kraj o najmniejszym least development, czy najmniej rozwinięty, czy może te najmniej rozwinięte i te najbardziej rozwinięte też muszą dać od siebie. W związku z czym trzeba było stworzyć takie najbardziej uniwersalne, kompleksowe cele. I doszli do tego, że tych celów powinno być 17. I tych celów 17, głównych jest 17, natomiast one się dzielą na cele szczegółowe i jest ich 169. I tu teraz przejdziemy przez te 17 celów. Trochę Wam będę mówiła o celach szczegółowych i jeszcze co jest ważne, o czym bym chciała powiedzieć, że po co to wszystko jest? To jest po to, by świat działał w jakichś ramach, by ten rozwój był zrównoważony, tak, żeby wszyscy mieli do czego się odnieść. I pod tym względem te cele są przemyślane. Dobrze, i teraz mamy do Was pytanie. Co Waszym zdaniem można zrobić, żeby wyeliminować ubóstwo? Jakie Waszym zdaniem tematy są najważniejsze? Napiszcie trochę na czacie, jaki temat najbardziej czujecie. Poczujcie się jak kraj, który chce zrealizować zrównoważone cele rozwoju. Chce, by świat był zrównoważony. Pieniądze wydawane na zbrojenie państw na walkę z ubóstwem, udział w rynku, dystrybucja dóbr, skończyć z wyzyskiem państw postkolonialnych, stworzyć system dystrybucji dochodów. Małgorzata, zapraszam Cię koniecznie na webinarium o podatkach. Dostęp, sprawiedliwość technologiczna. Fajnie to brzmi. Suwerenność, żywność, manowanie żywności, regulacja polityki UE w zakresie. Także widzicie, każdy z Was ma ma takie swoje wyobrażenie o tym, czym, od czego należy zacząć. Podatek dla korporacji od kosztów społecznych i ekologicznych. Działanie na korzyść państw globalnego południa. Dobrze. I teraz tak, biorąc pod uwagę to właśnie, że każdy kraj miał inne potrzeby i mógł dać od siebie też coś innego, ustalono, że tych celów zrównoważonego rozwoju będzie 17. I część z nich jest bardzo konkretna, a część jest bardzo szeroka, co pozwala na to, by każdy kraj mógł włączyć się w tego typu działania. I ja trochę będę się odnosić do tego seminarium, webinarium pierwszego, gdzie Magda mówiła o nierównościach. I teraz pokrótce powiem o co mają, z czym związane są poszczególne cele. I to jest, chciałabym Wam jeszcze powiedzieć, że te cele są bardzo fajne. Znaczy, jeżeli się je słucha i one są bardzo fajnie napisane i rzeczywiście to wszystko ma sens. Gdyby się to udało, to by było super, gdybyśmy wszyscy do tego dążyli. Dobrze, więc cel numer jeden to jest koniec z ubóstwem. I jeżeli mówimy o ubóstwie, to mamy tutaj na myśli ludzi, którzy żyją za mniej niż $1.25 dziennie. I jeśli chodzi o realizację milenijnych celów rozwoju, to od 1990 roku ten wskaźnik tego ubóstwa zmalał na świecie o ponad połowę. Jest to bardzo dużo. Natomiast cały czas no, niestety nie wyrównało się to malenie, nie dokonało się równomiernie na świecie i cały czas w krajach globalnego południa 1 na 5 osób żyje nadal poniżej dolara dziennie, dolara 25, tak? To jest już skrajne ubóstwo.
I bieda to jest coś więcej niż brak przychodów i środków potrzebnych do życia, tak? To jest głód, niedożywienie, ograniczony dostęp do edukacji, podstawowych usług, dyskryminacja społeczna, wykluczenie oraz brak udziału w procesie decyzyjnym. I te cele szczegółowe, o których mówiłam, te 169 w przypadku celu numer 1 mówią o tym, by do 2030 roku wyeliminować to skrajne ubóstwo, by zmniejszyć przynajmniej o połowę odsetek mężczyzn, kobiet i dzieci cierpiących z powodu ubóstwa, by zapewnić kobietom i mężczyznom, w szczególności osobom ubogim, równe prawa w dostępie do zasobów ekonomicznych i naturalnych podstawowych usług, prawa do własności i sprawowania kontroli nad gruntami i innym mieniem dziedziczenia, to jest bardzo ważne, właściwych nowych technologii oraz usług finansowych, czyli to wszystko, o czym wy pisaliście. To dokładnie to się pokrywa z tematami, które jakby dążą, które mają wpływ na eliminację ubóstwa. Pomyślano też o tym, żeby jakoś zmniejszyć odporność, znaczy zmniejszyć zagrożenia różnego rodzaju i zbudować odporność osób ubogich i wrażliwych wobec różnych zagrożeń, czy ekstremalnych zjawisk klimatycznych, wstrząsów gospodarczych, społecznych i środowiskowych, jak również katastrof naturalnych. I tutaj też jest mowa o tym, by bardziej efektywna była współpraca rozwojowa dla krajów najbiedniejszych. Więc kilka takich faktów. W 1990 roku ta liczba osób, które żyły w skrajnym ubóstwie, wynosiła prawie 2 miliardy osób, natomiast na dzień dzisiejszy jest to 830 miliardów, no więc 830 milionów, przepraszam. Więc jeszcze jest co robić i szczególnie tutaj zagrożone są Afryka subsaharyjska i Azja. Jeżeli przypomnicie sobie wczorajsze, przepraszam, piątkowe webinarium, to była mowa tam o tym, że w Azji żyje największy odsetek, procent ludności świata, no Afryka jest jednak nadal jednym z najuboższych regionów i tam też żyje przytłaczająca większość ludzi w skrajnym ubóstwie. Niestety niektóre z prognoz mówią o tym, że liczba osób, które żyją za mniej niż dolara dziennie w Afryce subsaharyjskiej będzie się zwiększać. I to nie jest dobra wiadomość, jeśli chodzi o realizację celów zrównoważonego rozwoju, dlatego też trzeba jak najwięcej o tym mówić, trzeba jak najwięcej robić, by tak się nie wydarzyło. Znaczy większa liczba osób, które żyją w skrajnym ubóstwie, żyje w obszarach dotkniętych konfliktami. I tak, więc to jest tyle, jeśli chodzi o cel pierwszy. Cel drugi, czyli zero głodu. I ten cel mówi dokładnie wyeliminować głód, zapewnić bezpieczeństwo żywnościowe i lepsze odżywianie, promować zrównoważone rolnictwo. Ja może nie będę wchodzić tutaj w definicję, bo będzie całe webinarium poświęcone żywności i bezpieczeństwu żywnościowemu i to będzie prowadzić Magda. W związku z czym skupię się znowu ogólnie na tym, o co chodzi w tym celu. Może kilka faktów, tak? Głód na świecie cierpi około 800 milionów ludzi i to chodzi o niedożywienie, czyli osoby, które nie przyjmują dostatecznej ilości kalorii dziennie. I oczywiście największa część, liczba osób żyje w krajach globalnego południa. Najwięcej takich osób żyje w Azji, aż 2/3 populacji cierpi z tego powodu. W ostatnich latach odsetek głodujących w południowej Azji spadł, natomiast na zachodzie kontynentu,
nieznacznie wzrósł. Więc znowu widzimy, że ta eliminacja głodu, to wszystko jest względne i różnie bywa. Też prognozy Overseas Development Institute mówią, że liczba osób, które będą cierpieć z niedożywienia w przypadku Afryki subsaharyjskiej będzie wzrastać. Co czwarte dziecko na świecie cierpi na zahamowanie wzrostu, które jest związane właśnie z niedożywieniem i 66 milionów dzieci chodzących do szkoły podstawowej w krajach rozwijających się cierpi głód. 23 miliony w samej Afryce. To jest bardzo dużo i dlatego ten cel zero głodu jest jednym z ważnych, może też jest na samej górze listy. I tutaj, żeby to się stało, co potrzeba zrobić? Trzeba podwoić wydajność rolnictwa i dochody drobnych producentów żywności, w szczególności kobiet, ludności rdzennej, bo większość rolników na świecie to kobiety. Rodziny utrzymujących się z rolnictwa, pasterzy i rybaków. I co jeszcze zamierzamy zrobić? Znaczy my ludność, tak? Zapewnić bezpieczny i równy dostęp do ziemi oraz innych zasobów i czynników produkcji, dostęp do wiedzy, usług finansowych i rynków oraz zwiększyć możliwości zatrudnienia poza sektorem rolniczym. Bo jak większość po prostu krajów opiera się na rolnictwie. Poza tym system żywności powinien być zrównoważony, żywność powinna być produkowana w sposób zrównoważony i wydajny i powinien być podtrzymywane różnego rodzaju ekosystemy i zdolność przystosowania się do zmian klimatycznych, które są bardzo dużym zagrożeniem, szczególnie dla krajów globalnego południa i które powodują różnego rodzaju ekstremalne zjawiska pogodowe. Bardzo ważnym tutaj tematem, który podjęli również twórcy zrównoważonych celów rozwoju, jest różnorodność genetyczna nasion. W tej chwili jest tak, że kilka korporacji ma opatentowane kilka nasion i tak naprawdę rządzi tym rynkiem światowym, w związku z czym nie ma wielu rolników, wiele też społeczności nie ma szansy na produkcję swoich nasion i utrzymywanie się ze swoich upraw. Więc jest potrzeba powrotu do tej różnorodności genetycznej roślin, zwierząt również i innych dzikich gatunków. Tak, jest mowa o tym, że należy zarządzać skutecznie bankami nasion i roślin. Cóż jeszcze? Może bo zaczynam się rozgadywać, tak? Więc może idźmy dalej do celu trzeciego. To jest bardzo fajny cel. Dobra, zdrowie i jakość życia. Bardzo fajnie, że ktoś o tym pomyślał, tak? Bo chodzi o to, by zapewnić wszystkim w każdym wieku zdrowe życie oraz promować dobrostan. Tak to ładnie się nazywa. Ponieważ stanowi to podstawę zrównoważonego rozwoju. I jeśli spojrzymy na całokształt świata, to wszyscy żyjemy dłużej i to jest dobry znak. Ograniczenie najczęstszych przyczyn zagrażających życiu dzieci i matek. Tak? Dużo zrobiono w dostępie do czystej wody, odpowiednich warunków sanitarnych, zmniejszenia zachorowań na malarię, gruźlicę, polio i rozprzestrzeniania się HIV/AIDS. Natomiast znowu tu wracamy do problemu tego, że w krajach globalnego południa, szczególnie w krajach Afryki subsaharyjskiej, może być liczba tych osób może tak naprawdę nie zmniejszać się, a rosnąć. I dlatego potrzebny jest nacisk na ten zrównoważony rozwój, tak? Celem jest na przykład, to jest dosyć ciekawy cel, do 2030 roku zmniejszyć globalny wskaźnik śmiertelności okołoporodowej do poziomu mniejszego niż 70 przypadków na 100 tysięcy żywych urodzin. Wyeliminować epidemię AIDS, gruźlicę, malarię i chorób tropikalnych. Tego typu rzeczy mamy tutaj.
obniżyć też umieralność z powodu chorób niezakaźnych, wzmocnić zapobieganie i leczenie uzależnień od środków odurzających i szkodliwego spożycia alkoholu. Także widzicie, że tu ten jakby zakres tych rzeczy, które zostały włączone, jest bardzo szeroki i tutaj przy tym celu myślę, że wiele krajów globalnej północy może też wnieść swój wkład. Na przykład do 2020 roku chcą zmniejszyć o połowę liczbę wszystkich rannych i ofiar śmiertelnych w wypadkach drogowych na świecie. Tu Polska powinna się temu przysłużyć, moim zdaniem. Dobrze. Kolejnym celem, jaki mamy, to jest jakościowa edukacja. Tak. Chodzi o to, by zapewnić wszystkim inkluzywną i wysokiej jakości edukację oraz promować uczenie się przez całe życie. Tak, czyli jednym z milenijnych celów rozwoju było zapewnienie podstawowej edukacji dla wszystkich dzieci i ten wskaźnik zwiększył się do 91%, jednak cały czas 57 milionów dzieci nie uczęszcza do szkoły w ogóle. Więcej niż połowa tych dzieci, które nie uczęszczają do szkoły, mieszka w Afryce subsaharyjskiej, w krajach Afryki subsaharyjskiej. I szacuje się, że 50% dzieci nieuczęszczających do szkoły podstawowej żyje na terenach objętych konfliktami zbrojnymi. No mamy teraz na przykład, widać to doskonale po przykładzie Syrii, tak? Tam nie, szkoły praktycznie nie działają. I też taka, z takich faktów 103 miliony młodych ludzi na całym świecie nie umie czytać ani pisać, z czego 60% to kobiety. To jest dużo i dlatego osiągnięcie tego celu, tak, czyli to, by wszystkie dziewczyny, dziewczęta i chłopcy poszli do szkoły, ukończyły szkołę podstawową i ponadpodstawową, też by ważne jest, jakby zauważono, że bardzo ważna jest edukacja zawodowa. Czyli i techniczna, że więc celem jest, by kobiety i mężczyźni mieli równy dostęp do takiej edukacji, również do edukacji typu politechnika i bardziej te technologiczne rzeczy, tak? I jest również mowa o tym, by dzieci niepełnosprawne miały równy dostęp. W krajach globalnego południa bardzo duży jest też problem z infrastrukturą szkolną, tak? Poziom, jakość szkół pozostawia wiele do życzenia i wykształcenie nauczycieli. I o tym też się mówi i dlatego jeśli mówimy o edukacji ogólnie, to jakby samo wybudowanie szkoły nie wystarcza, tak? Trzeba też pomyśleć o wykształceniu nauczycieli. A z tym jest, jak wiemy, różnie. No, w krajach Skandynawii nauczyciele są na wysokim poziomie, znaczy, jeśli chodzi o zarobki i prestiż zawodu, natomiast no, im kraj, że tak powiem, biedniejszy, tym jest tym gorzej. Także to też jest super ważne. Cel piąty dotyczy równości płci i wzmocnienia pozycji wszystkich kobiet i dziewcząt. I tutaj milenijne cele rozwoju widzimy jakiś postęp w kwestii równości. Między innymi osiągnięto równy dostęp dziewcząt i chłopców do edukacji na poziomie podstawowym, to mamy. Jednak no, w każdej części świata dziewczynki są dyskryminowane i cierpią z powodu przemocy. Równość płci to jest fundament zrównoważonego świata i dlatego bardzo ważny, jest to bardzo ważny cel, który wszystkie kraje muszą spełnić, zarówno kraje globalnego południa, jak i kraje globalnej północy.
Tutaj oczywiście chodzi o przemoc, o krzywdzące praktyki takie jak wczesne i przymusowe małżeństwa, jak okaleczanie narządów płciowych. Także chodzi o docenienie nieodpłatnej pracy, opieki i pracy kobiet w domu, promowanie wspólnej odpowiedzialności w gospodarstwie domowym i zapewnienie kobietom równego, pełnego i efektywnego udziału w procesach decyzyjnych. Bardzo ważny jest też dostęp do ochrony zdrowia seksualnego i reprodukcyjnego oraz korzystanie z praw reprodukcyjnych. I tutaj taka mała ciekawostka, bo wydaje nam się, że w krajach globalnego południa jest z tym jednak gorzej, jednak to w krajach globalnego południa kobiety mają większy dostęp do procesu decyzyjnego. Więcej kobiet zasiada w parlamentach. Czy kwestią dyskusyjną jest, jak efektywne są i jak naprawdę mają zdolność przebicia się, natomiast jakby parytet wygląda lepiej, jeśli chodzi o kraje globalnego południa. W 46 państwach kobiety zajmują więcej niż 30% miejsc w parlamentach narodowych, w co najmniej jednej z izb. Kolejnym celem, jaki mamy, to jest czysta woda i warunki sanitarne. Tutaj nie mówimy tylko o dostępie do czystej wody. Znaczy, ogólnie na świecie mamy wystarczającą ilość wody, by każdemu zapewnić dostęp do czystej wody, jednak z powodu słabej gospodarki bądź złego stanu infrastruktury każdego roku na choroby związane z nieodpowiednimi zasobami, złymi warunkami sanitarnymi umierają miliony ludzi i przede wszystkim dzieci. Zły dostęp do wody ma też wpływ na bezpieczeństwo żywnościowe i źródła utrzymania. Albo susza, mamy albo suszę, albo powodzie. I też przyczynia się to do niedożywienia, czyli do realizacji celu drugiego, bądź do braku realizacji celu drugiego. I do roku 2050 jest, ze względu na zmiany klimatyczne, jest szacowane, że co czwarta osoba na świecie może żyć w kraju, w którym będzie odczuwany chroniczny niedobór czystej wody. W związku z tym cel jest taki, by wszystkim zapewnić do 2030 roku znowu dostęp do bezpiecznej wody pitnej po przystępnej cenie. I tutaj woda powinna być dobrem publicznym. No jednak czasami dzieje się tak, że woda jest używana jako towar i nie wiem, było ostatnio bardzo duże oburzenie na prezesa Nestle, który powiedział, że to woda jest towarem i powinna być sprzedawana. No, to jest bardzo duży błąd, ponieważ wszyscy powinni mieć dostęp. No tak jak ziemia nie powinna być towarem, tak woda nie powinna być towarem. Więc chodzi tu nie tylko o dostęp do wody pitnej, chodzi też o sanitariaty, chodzi o to, by podnieść efektywność wykorzystania wody we wszystkich sektorach, by też zapewnić zrównoważony pobór wody, tak? Bo to jest, woda czasami bywa w dużej mierze marnowana. Może tylko powiem, że powodzie i inne katastrofy powiązane z wodą są przyczyną 70% wszystkich śmiertelnych przypadków poniesionych w wyniku klęsk żywiołowych. Czyli woda jest naprawdę bardzo dużym tutaj czynnikiem katastrof. I też każdego dnia, jeszcze z takich ciekawostek, faktów, każdego dnia średnio 1000 dzieci umiera z powodu biegunki i jej powikłań. A są to najprostsze jakby do rozwiązania problemy
do uniknięcia, do wyeliminowania tego rodzaju śmierci. Kolejnym celem, jaki został wyznaczony, to jest dostęp do czystej energii po przystępnej cenie. W związku z tym, że no, jakby świat jest oparty głównie na energii pochodzącej z węgla kamiennego, jest też tutaj potrzeba dywersyfikacji tych źródeł i zarówno woda, termy czy wiatr powinny być bardziej wykorzystywane. Energia jest potrzebna w wykonywaniu pracy i zapewnieniu bezpieczeństwa właśnie w walce ze zmianami klimatycznymi, produkcji żywności czy zwiększaniu dochodów jakiegoś kraju, bo wiadomo, nie wszystkie kraje mogą korzystać z bogactw naturalnych. I dlatego też do 2030 roku ma być zapewniony powszechny dostęp do niezawodnej, nowoczesnej energii po przystępnych cenach. I większość, no i co też widać, ma być zwiększony udział odnawialnych źródeł energii w globalnym miksie energetycznym. Kolejnym celem jest godna praca i wzrost ekonomiczny. I teraz tutaj chodzi o to, by wzrost gospodarczy nie opierał się tylko na słupkach rosnących PKB, tylko tak, by ludzie mieli za swoją pracę otrzymywali godziwą płacę i by... Znaczy, problem polega na tym, że w większości krajów, znaczy w wielu krajach praca nie oznacza ubóstwa. Wiele osób, które pracują w krajach globalnego południa, nadal cierpi biedę i to powinno zostać wyeliminowane. Dlatego opieramy się tutaj na zbyt małych, znaczy jest potrzeba dążenia do zwiększenia inwestycji, konsumpcji i do takiego poczucia bezpieczeństwa dla ludzi, którzy pracują, by zwiększyć też płacę za więcej niż 2 dolary dziennie. I chodzi o to, by wszystkie społeczeństwa kształtowały warunki do tworzenia pracy wysokiej jakości, która będzie napędzała gospodarkę bez uszczerbku również dla środowiska. I celem jest tutaj na przykład, by kraje najmniej rozwinięte rozwijały się w tempie 7%, osiągnięcia 7% PKB krajowego PKB brutto, tak? Natomiast w krajach globalnej północy ten wzrost nie musi być już taki mocny, taki duży. Chodzi też o to, by zapewnić pełne i produktywne zatrudnienie oraz godną pracę dla wszystkich kobiet i mężczyzn, w tym młodych ludzi i osób z niepełnosprawnością. Musimy też o tym pamiętać, że w krajach globalnego południa jest bardzo dużo osób, bardzo dużo młodych osób i no, co widać też zresztą, że ta praca tam musi być bardziej opłacalna ze względu na to, by ludzie nie uciekali do krajów Europy. 9. Muszę trochę przyspieszyć, bo się rozgadzę. Celem 9 jest budowanie odpornej infrastruktury, promowanie zrównoważonego uprzemysłowienia oraz wspieranie innowacyjności. Chodzi o to, by inwestować w infrastrukturę, transport, system irygacyjny, energię oraz technologie informacyjno-komunikacyjne, by wzmocnić całe społeczeństwo i zrównoważony rozwój. Mniej nierówności. I tutaj mamy doskonałe, możemy się odnieść do webinarium pierwszego, gdzie była mowa o nierównościach i chodzi o to, by zmniejszyć nierówności między krajami i nierówności też wewnątrz krajów. W związku z tym, że no, też nie wiem, czy
pamiętacie ten mem, obrazek dotyczący 1%, tak? Czyli 1%, czyli 62 osoby posiada bogactwo takie co połowa ludzkości. W związku z czym chodzi o to, by nierówności nie rosły, a były zmniejszane. Kolejne. Zrównoważone miasta i społeczności, to jest bardzo fajny cel. Chodzi o to, by stworzyć, znowu takie popularne słowo, inkluzywne, bezpieczne, odporne i zrównoważone miasta. Połowa populacji ludzkiej mieszka w 3,5 miliarda ludzi mieszka w miastach i szacuje się, że do 2030 roku prawie 60% światowej populacji będzie zamieszkiwało te obszary, w związku z czym powinny one być służyć ludności, tak? Bo wśród mieszkanie w miastach dla 800 milionów ludzi oznacza mieszkanie w slumsach. I niestety, ale liczba ta stale rośnie, bo jest to związane z zawłaszczaniem ziemi, ze zmianami klimatycznymi, z różnego rodzaju uprzemysłowieniem, czyli migracjami ludzi, rolników do miast i znowu brakiem pracy. I co jest tutaj też ciekawe, że miasta na świecie zajmują zaledwie około 3% obszaru ziemi, a jednocześnie zużywają 60-80% energii i wytwarzają 75% emisji dwutlenku węgla. Dlatego też ważne jest, by rozwijały się one bardziej w sposób bardziej zrównoważony, tak? A ludzie, którzy mieszkają w nich, mieli dostęp do mieszkań, tak? I do podstawowych usług. Cel 12 to jest odpowiedzialna konsumpcja i produkcja. Czyli by zrównoważona konsumpcja i produkcja, żeby była takim modelem, do którego wszyscy dążymy, którym wszyscy podążamy. To oznacza to efektywne zużycie energii i innych zasobów, bogactw naturalnych na przykład, dostęp do podstawowych usług, godziwe miejsca pracy w tym sektorze środowiskowym, lepsza jakość życia. I korzystanie z takich wzorców pomoże nam właśnie wszystkim. Chodzi tutaj też o przede wszystkim o niemarnowanie żywności, o zrównoważoną produkcję i dystrybucję dóbr. Również jest mowa o ekologicznym zarządzaniu chemikaliami i wszystkimi odpadami podczas ich całego cyklu życia, zgodnie z ustaleniami międzynarodowymi i zmniejszenie poziomu tych substancji w powietrzu, wodzie i glebie. I tutaj właśnie no, mają pole do popisu kraje globalnej północy, no bo wiadomo, że produkują tutaj najwięcej tego typu rzeczy, a co odbija się na krajach globalnego południa. Chodzi tutaj też o budowanie różnego rodzaju zrównoważonych i odpornych budynków itd., itd. Kolejny cel. To jest akcja klimatyczna. No to, że tak, to już się trochę dzieje, tak? Bo mieliśmy ostatnio podpisanie traktatu, tak? Czyli no, długo to zajęło, ale jednak tutaj można powiedzieć, że ten cel jest najszybszy, no, można go osiągnąć w sposób najszybszy, jeśli chodzi o współpracę międzynarodową. Oczywiście emisja gazów cieplarnianych to nie nastąpi tak szybko, ale redukcja tej emisji. Natomiast jeśli chodzi o współpracę międzynarodową i przestrzeganie traktatów, jesteśmy blisko tego. Kolejne. Życie pod wodą. Tak. Chodzi o to, by chronić morza i oceany oraz wykorzystywać ich zasoby w zrównoważony sposób. Już teraz wiemy, że ekosystemy, oceany, temperatura, skład chemiczny, że to wszystko napędza życie człowieka i jakby człowiek nie może bez tego żyć, tak? I dlatego musimy eliminować wszelkiego rodzaju zanieczyszczenia, zarządzać ekosystemami,
zminimalizować skutki zagłaszania oceanów i uregulować kwestie prawne dotyczące pozyskiwania owoców morza. Nie chodzi tylko o połowy ryb, jak również chodzi o wydobycie różnego rodzaju złóż, które są pod dnem morskim. I tutaj właśnie jest taka mała zmianka a propos tego, że najbiedniejsze kraje i najbardziej wrażliwe grupy społeczne cierpią najbardziej z powodu zmian klimatycznych i dlatego też no, takim przykładem może być Bangladesz, tak, który, czy wyspy na Pacyfiku, które ze względu na zmiany klimatyczne niedługo zostaną zalane. Tak. I kolejny punkt. Życie na lądzie. I tu chodzi o to, by zarządzać lasami w sposób zrównoważony, zwalczać pustynnienie, zatrzymać i odwrócić proces degradacji gleby oraz powstrzymać utratę bioróżnorodności. Lasy pokrywają 30% powierzchni ziemi i zapewniają nie tylko bezpieczeństwo żywnościowe i schronienie dla różnych form życia, ale też no, mają bardzo dużą rolę, jeśli chodzi o zmiany klimatyczne. I co roku tracimy 13 milionów hektarów lasów, a trwająca degradacja terenów suchych doprowadziła do pustynnienia obszarów o powierzchni 3,6 miliarda hektarów. I do tego głównie się przyczynia człowiek, dlatego trzeba to zatrzymać, bo lasy stanowią główne źródło utrzymania dla około 1,5 miliarda ludzi i 70 milionów ludności rdzennej. Lasy zamieszkuje 80% gatunków wszystkich zwierząt, roślin i owadów żyjących na lądzie. Dlatego też na przykład do 2008 roku degradacja ziemi dotknęła 1,5 miliona ludzi na całym świecie. I jest to, ocenia się, że poziom utraty gruntów ornych jest 30-35 razy większy niż kiedykolwiek w historii. I to ma bardzo duże znaczenie znowu dla niedożywienia, zmian klimatycznych itd., itd. Dobrze, więc to jest, tu jest, cel 16 jest taki bardzo abstrakcyjny, można powiedzieć, ale chodzi o to, by wzmocnić się, by kraje wzmocniły się instytucjonalnie i prawnie i by miały świadomość tego, że dążą do osiągnięcia tych samych celów. Więc ważny jest pokój. No, może nie będziemy się zagłębiać, jeśli chodzi o pokój i inne rzeczy. I ostatnim celem jest partnerstwo na rzecz celów, czyli wzmocnienie środków wdrażania i zrewitalizowanie, jakby przypominanie wszystkim krajom o tym, że mamy do zrealizowania 17 celów i 169 celów poszczególnych. Tak więc pokrótce, bardzo teoretycznie tak wyglądają te cele i żeby sprawdzić, czy jeszcze nie usnęliście, chcę zapytać Was, do kiedy mają być zrealizowane cele zrównoważonego rozwoju, czyli w 2015 roku na te cele, na realizację tych celów umówiły się 193 państwa świata i mają one nadać nowy kierunek walce z ubóstwem. I teraz pytanie do Was, jak myślicie, czy cele te zostaną zrealizowane za mało czasu? Jakie jeszcze myślicie mogą być powody? My damy, ale nie nasze władze, ponieważ grupa interesów jest zbyt silna. Pokój na świecie nie jest wspólny dla wszystkich państw. Mało czasu plus ogromne rozdrobnienie. Trzeba woli wszystkich, a nie interesantów. Kasa rządzi światem. Osoby decyzyjne nie są zainteresowane tym tak naprawdę. I tu właśnie jest klucz realizacji celów zrównoważonego rozwoju. Wszystko tak naprawdę rozbija się oczywiście o pieniądze. Ponieważ realizacja celów zrównoważonego rozwoju kosztuje kilkadziesiąt miliardów dolarów. Po tym jak, znaczy równolegle do tego, jak
merytorycznie dyskutowano o tym, jak będą wyglądać te cele, to odbywał się proces, jak będą one finansowane. I ten proces nazywał się Financing for Development. I tutaj niestety właśnie już pojawił się pierwszy zgrzyt na linii globalne południe, globalna północ, ponieważ jak się okazało, no jest kilka punktów zapalnych w Addis Abebie w 2015 roku. 190 krajów zebrało się, by dyskutować właśnie na temat finansowania dla rozwoju. Punktem zapalnym stały się podatki. Mogę Wam o tym opowiedzieć na następnym seminarium. To taki mój konik, znowu zapraszam. Natomiast no, chodziło tam o to, by korporacje umożliwiły krajom globalnego południa realizację tych celów na własnych warunkach. Jakby kraje powiedziały, my wiemy, jak to zrobić, dajcie nam pieniądze, które nam się należą, utwórzmy, zmieńmy światowy system podatkowy i wszystko zagra. Na co kraje globalnej północy, w tym niestety między innymi Polska, powiedziały nie. Szczegóły później w kolejnym seminarium. Natomiast no tak, tutaj jest ten problem, że proces finansowania dla rozwoju jest bardzo ważnym elementem realizacji tych celów, natomiast no nie ma zgody co do tego, jak ma to zostać wydane. Już możemy sobie slajd. A i tutaj chciałam Wam powiedzieć jeszcze, że to, że tutaj padło, była mowa o tym, że osoby decyzyjne nie są zainteresowane tym tak naprawdę. Więc bardzo dużo się dzieje w tym temacie i wydaje mi się, że te osoby decyzyjne są zainteresowane, natomiast no jest zawsze jakieś tam są współczynniki, które nie współgrają i do tego to nie jest też, że są to osoby tylko decyzyjne, natomiast no całe społeczeństwa powinny działać ku realizacji zrównoważonych celów rozwoju i tutaj też mamy taki proces, który nazywa się PCD, czyli spójność polityk dla rozwoju i tutaj chcemy Wam pokazać, na czym to wszystko polega. Spójność polityki na rzecz rozwoju polega na tym, by tak prowadzić politykę krajową, czy na przykład politykę zdrowotną, politykę podatkową, politykę zagraniczną, by uwzględniać w tym wszystkim potrzeby krajów globalnego. I tutaj chcę Wam pokazać filmik grupy Zagranica, który bardzo ładnie wyjaśnia, o co chodzi. Na świecie co dziewiąta osoba nadal żyje w skrajnym ubóstwie. To prawie miliard ludzi. Wielu mieszkańców krajów globalnego południa zmaga się też z problemami związanymi m.in. z dostępem do edukacji, ochrony zdrowia czy wody pitnej. Kraje wysoko rozwinięte, w tym Polska, przekazują co roku ponad 130 miliardów dolarów w ramach pomocy na wsparcie rozwoju gospodarczego i społecznego krajów południa. Za te pieniądze m.in. budowane są szkoły, szpitale i drogi, prowadzone są szkolenia dla rolników, urzędników czy lekarzy, kupowany jest sprzęt medyczny i materiały edukacyjne. Postęp w poprawie sytuacji krajów południa nie jest jednak tak szybki, jakbyśmy tego chcieli. Z 8 milenijnych celów rozwoju ONZ dotyczących m.in. walki z ubóstwem, chorobami zakaźnymi i degradacją środowiska udało się osiągnąć tylko 3, a i tak tylko częściowo. Niestety, mimo że rządy krajów wysoko rozwiniętych przekazują spore sumy w ramach pomocy rozwojowej, podejmują też wiele decyzji niekorzystnych dla krajów południa, co hamuje ich rozwój. Rozbudowany system wsparcia dla europejskich rolników, a także umowy handlowe podpisywane między Unią Europejską a krajami południa utrudniają tym krajom ochronę drobnych rolników, z których wielu żyje w ubóstwie. Mimo pewnych postępów, Unia jest jednym z trzech największych emitentów CO2 na świecie, przyczyniających się do postępujących zmian klimatu, których skutki w postaci ekstremalnych zjawisk pogodowych, takich jak susze i huragany, coraz mocniej uderzają w kraje południa. Dziurawe regulacje krajów Unii pozwalają europejskim firmom unikać płacenia dużej części podatków w krajach południa. Podatków, które mogłyby zasilić budżet tych krajów na edukację czy ochronę zdrowia. W ten sposób kraje południa tracą rocznie ponad 160 miliardów dolarów, czyli znacznie więcej niż otrzymują w postaci pomocy rozwojowej.
A to tylko niektóre przykłady negatywnego wpływu, jaki decyzje krajów Unii wywierają na kraje południa. Pora przestać jedną ręką dawać, a drugą zabierać. Pora, aby rządy krajów wysoko rozwiniętych, w tym Polski, przyjęły spójne podejście do wsparcia rozwoju krajów południa. Potrzebna jest nie tylko pomoc rozwojowa, ale też polityka Unii Europejskiej i krajów członkowskich, biorąca pod uwagę rozwój krajów południa. Dzięki bardziej partnerskiej i odpowiedzialnej polityce naszych rządów możemy wielokrotnie zwiększyć środki trafiające do krajów południa i ograniczyć szkodliwe procesy hamujące ich rozwój. To nasza inwestycja w bardziej równy, dostatni i bezpieczny dla wszystkich świat. I teraz tak, właśnie według procesie finansowania dla rozwoju Overseas Institute, Overseas Development Institute oszacowało, że do realizacji zrównoważonych celów rozwoju brakuje, i tutaj zgadnijcie, ilu brakuje dobrej woli. No. Ale nie, tak. No nikt nie trafił. No, brakuje aż tylko 5 miliardów dolarów. To jest bardzo dużo jednak. No nie, biorąc pod uwagę to, że w rajach podatkowych ukryte jest, tak się odnoszę do rajów podatkowych, od 7 do 31 trylionów dolarów, to ta liczba wydaje się bardzo mała. No natomiast 5 miliardów dolarów to jest bardzo dużo. Tak, i w związku z czym to można się już, Overseas Development Institute już teraz mówi, że cele nie zostaną zrealizowane, ponieważ nie ma na to pieniędzy. I tu jest największy ból, ponieważ by całe społeczeństwa muszą chcieć realizacji tych celów i dlatego są one takie ważne. Wszyscy, tak jak tutaj zostało wspomniane, wszyscy musimy, no problemem jest to, że żyjemy wszyscy na jednej planecie i dlatego też my promujemy Human Rights Based Approach i to też mają w sobie cele zrównoważonego rozwoju, czyli rozwój z ludzką twarzą, taki, który, którego podstawą jest, są prawa człowieka, tak, i sprawiedliwość społeczna. I jakby musimy zrozumieć, że wszyscy mają prawo do czerpania owoców z globalnego postępu. I czy to jest rozwój, czy to jest uprzemysłowienie, czy to jest powrót do naturalnych sposobów, bądź prastarych sposobów uprawiania ziemi. Wszyscy mają do tego prawo i nie możemy tutaj narzucać komukolwiek różnych metod. Natomiast musimy pamiętać o tym, że mamy wspólne cele do zrealizowania, które przysłużą się wszystkim. Więc ja już kończę. Był to bardzo teoretyczny wykład i to jest, chciałam wam powiedzieć, że to był jedyny tak teoretyczny wykład w tym całym kursie i proszę się nie zniechęcajcie, natomiast no, uważamy, że znajomość tych celów i trochę tej teorii jest super ważna. Ja ze swojej strony właśnie bardzo was zapraszam na webinarium w czwartek o podatkach. Nie trzeba być znawcą podatkowym, ekonomistą i tak dalej. Ja nie jestem, ale teraz już trochę siedzę i gwarantuję wam, że będzie to bardzo ciekawe. Pytanie też, które pojawiło się w trakcie, teraz jest tego na czas. Cel 13. Czy do tego celu należy również czyste powietrze? Przypomnijmy sobie numer 13. Jak najbardziej, bo chodzi o akcje klimatyczne, tak? Tak. Nie jest wprost powiedziane, natomiast no, chodzi o to, by zmniejszać zużycie paliw kopalnych, obniżyć poziom generowania odpadów, zachęcić przedsiębiorstwa do wdrażania praktyk zrównoważonego rozwoju, tak. Natomiast tak, jest to jak najbardziej. Mnie osobiście się wydaje, że ten cel jest realizowany również w Polsce. No i, znaczy, jest coraz większa presja na realizację tego celu, więc
Tak. Jeszcze tylko mała uwaga. Jeśli chodzi o czyste powietrze, to tak, zachęcam do śledzenia i do kontaktu Fundacji Klienter, która się bardzo, bardzo tym zajmuje, czystym powietrzem. Dziękujemy, dobrej nocy. Dzięki.